Jest to niezwykle innowacyjny projekt państwowy. I oczywiście z ogromnym entuzjazmem przyjmujemy. W Polsce jest trochę inaczej. Polska jest świadoma wiadomości. Próbuje reaktywować swoje atomowe ambicje. Co z tego wynika? Jak te atomowe ambicje przekładają się na konkretne programy i strategie? A także jak wyglądają inne rodzaje działania urzędowe. Chciałabym prosić o odpowiedź na ten temat Agnieszki Grzyber, Komisji Rady Krajowej Zielonej 2004, a także koordynatorka programu Demokracji w Policji w Fundacji Henryk Grzyber. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałabym też podziękować Komisji za pomoc, za podjęcie działań, jeśli chodzi tutaj o budowanie sprzeciwu wobec planu budowy energetyki jądrowej. Chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim państwu, panom szanownym, i partii politycznych, różnych organizacji pozarządowych, które przyszłyście na dzisiejszą konferencję, ponieważ mam ogromną nadzieję, że ta konferencja będzie dopiero początkiem współpracy i że po wakacjach uda nam się rozwinąć inne działania, żeby budować odrobę ruch sprzeciwu wobec planu budowy elektrowni atomowej w Polsce. Rebeka Kasz powiedziała, że ta dzisiejsza konferencja odbywa się w bardzo ważnym momencie, kiedy globalnie zapadają decyzje co do dalszej przyszłości rozwoju energetyki jądrowej, a właściwie wycofania się. Wspomniała o wynikach referendum we Włoszech, wspomniała o decyzji podjętej przez rząd szwajcarski, wspomniała też o sytuacji w Niemczech, że doszło w tej chwili do potwierdzenia kontraktu społecznego zawartego kilka lat wcześniej. Niemcy decydują się na całkowitą rezygnację z energetyki jądrowej. My w Polsce jesteśmy w troszeczkę innym momencie, a mianowicie o ile w Europie katastrofa w Fukushimie wzbudziła bardzo poważną refleksję, do tego stopnia, że nawet Komisarz Europejski odpowiedzialny za zarząd energetyki wypowiedział się w duchu krytycznym, że należy przeprowadzić na szczeblu europejskiej debatę, jaka powinna być w przyszłości energetyki jądrowej. O tyle w Polsce, jeżeli śledziliście Panie i Panowie przekaz medialny, jaki był tuż po katastrofie w Fukushimie, otóż katastrofa w Fukushimie dla polskich mediów, ale także dla polskich polityków jest dowodem na to, że energetyka jądrowa ma przyszłość i że jest całkowicie bezpieczna. Ponieważ mimo nasilnego trzęsienia ziemi, mimo tsunami, doszło tylko do takiej awarii w Fukushimie i są tylko tak małe straty. I w kontekście tego wszystkiego, co mogliśmy obserwować, oglądając obrazy z pomocy traktorów w Fukushimie, rząd polski otrzymał decyzję o budowie energetyki jądrowej. Mało tego, nastąpiło dobre przyspieszenie procesu legislacyjnego. I chciałabym powiedzieć, w jakim w tej chwili jesteśmy momencie. Otóż 16 czerwca, dwa dni temu, pan prezydent podpisał uchwałę Związku Ekspresowi nowelizację ustawy prawa atomowe. 28 czerwca polski Sejm prawdopodobnie przyjmie poprawki zgłoszone przez Senat do tak zwanej ustawy inwestycyjnej, która określa warunki budowy elektrowni atomowych w Polsce. Jest wielce prawdopodobne, że pan prezydent również tę ustawę podpisze. Początkowo ekspresowa możemy obserwować o opcjach dwóch przed lat, aby się zaczęło pod koniec roku 2008. I o ile jeszcze jesteśmy tym krajem, który ma to szczęście, że nie ma u nas energetyki jądrowej, ta sytuacja może się zmienić. Jest pewnym paradoksem, tylko paradoksem tragicznym, że politycy wywodzący się do Rady Solidarnościowego, do opozycji demokratycznej, której po opozycji rząd w osobie Tadeusza Morawieckiego zastosował plan budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, w tej chwili bez żadnej debaty, bez żadnych konsultacji społecznych podjęli decyzję o tym, żeby w Polsce budować elektrownie jądrowe.
Po raz pierwszy pomysł budowy elektrowni jądrowej w Polsce pojawił się w roku 2006, też w kwaterze premiera Jarosława Kaczyńskiego, które zostało wygłoszone w Sejmie. Później do tego pomysłu wrócił rząd Platformy Obywatelskiej, to dosyć szybko, to się stało w roku 2008. O ile we wrześniowej wersji w roku 2008, kiedy został przedstawiony program Światowski do roku 2030, tam jedynie wspominało się o tym, że być może warto rozważyć budowę w Polsce elektrowni atomowych, o tyle już rok później, we chwili ostatecznej tego programu, przyjętej w listopadzie 2009 roku, energetyka jądrowa została wskazana jako wyraźny kierunek rozwoju sektora energetyki w Polsce, przede wszystkim ze względu na konieczność zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia nas od Rosji. To jednocześnie podnoszony argument, iż energetyka jądrowa jest nam potrzebna, ponieważ w dosyć bliskiej perspektywie czasowej grozi nam deficyt energetyczny. I takie były dalej zamierzenia rządu. Można śmiało zadeklarować tezę, że nie bez znaczenia było spotkanie, jakie odbył premier Donald Tusk z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym w grudniu 2008 roku, kiedy na szczycie unijnym w Brukseli był dyskutowany pakiet energetyczno-klimatyczny. Jak Państwo może pamiętacie, to chodziło o to, że na aukcję będzie trzeba kupować prawo do emisji dwutlenku węgla. Rząd, obawiając się, iż przez to mogą wzrosnąć ceny energii, dążył do zbudowania na szczeblu Unii Europejskiej koalicji, tak żeby ten pakiet klimatyczno-energetyczny rozwiązać. Udało mi się uzyskać poparcie prezydenta Francji i tak jak mówię, możemy zarejestrować tezę, że ceną, którą mamy za to zapłacić za poparcie Francji dla naszych oczekiwań dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego, będzie zakupienie od Francji technologii jądrowej. I z taką misją w 2008 roku w grudniu prezydent Sarkozy zwrócił się do polskiego premiera. I cóż się dzieje? Ja w tej chwili przedstawię krótki kalendarium. 13 stycznia 2009 roku rząd podjął uchwałę o wdrożeniu w Polsce programu energetyki jądrowej. Wkrótce została powołana pełnomocniczka do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, została pełnomocniczką pani Anna Krajowska, która wcześniej była dyrektorką Departamentu Energetyki Jądrowej z PGR. To jest spółka Skarbu Państwa, która ma być głównym inwestorem budowy elektrowni atomowych w Polsce. Jednocześnie rząd pracował nad programem polityki energetycznej Polski do roku 2030. Jednocześnie przedstawił wizję rozwoju Polski w raporcie Polska 2030, przygotowanym przez zespół rad pod kierownictwem ministra Michałowskiego. I w tymże raporcie Polska 2030 ponownie ustawiono tezę i wskazano kierunek rozwoju polskiej energetyki, który powinien się opierać na energetyce atomowej. Warto też zauważyć, że właśnie w tym programie polityki energetycznej Polski do roku 2030 wpada w kamienne zdanie, a mianowicie, że prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce będą obejmowały w szczególności szerokie konsultacje społeczne oraz identyfikację i minimalizację potencjalnych zagrożeń. Śmiało można powiedzieć, że w Polsce nie odbyła się żadna debata społeczna i nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. To, co rząd nazywał nadal konsultacjami społecznymi, jest naprawdę śmiechobarcze, ponieważ w sierpniu 2010 roku został ogłoszony Polski Program Energetyki Jądrowej. Ten program został ogłoszony, ale bez prognozy oddziaływania na środowisko, co jest sprzeczne z dyrektywami unijnymi. Ta prognoza pojawiła się dopiero w listopadzie 2010 roku i rząd oczekiwał, iż społeczeństwo obywatelskie, różne organizacje, różne instytucje, różne środowiska, dokument, który liczy ponad 1000 stron, zostanie skonsultowany do końca grudnia. Biorąc pod uwagę, że grudzień to jest czas świąt i to jest też świąt rok i jest dużo wolnego czasu i jest to raczej zajęcie przeniesieniem,
trudno oczekiwać, żeby ten dokument został rzetelnie skonsultowany. Także właściwie to było takie działanie kontrolowane. I należy zawdzięczać tym pisowi, dzięki ostremu protestowi, też innym organizacjom pozarządowym. Po wszystkim opinii publicznej rządu zdecydował się przedłużyć czas konsultacji, prognozy oddziaływania na środowisko i przedłużył ten czas konsultacji do końca marca 2011 roku. Sporo podmiotów złożyło uwagi krytyczne i trzeba powiedzieć, że właściwie nie pozostawiono sobie nic na prognozie. Ponieważ takie najważniejsze argumenty, jakie padały, jak to się powołuje zarówno na stanowisko Instytutu Naszego Rozwoju, jak i na stanowisko Instytutu Naszego Rozwoju, ponieważ jedyna awaria, która jest rozpatrywana, to jest awaria określana, która ma mieć piąty stopień w skali INES. Czyli zupełnie nie wzięto pod uwagę tego, że mogła być w Polsce wydarzyć się katastrofa taka jak w Czarnobylu, czy też katastrofa taka jak w Fukushimie, które zyskały siódmy najwyższy stopień w skali INES. To zupełnie nie zostało przeanalizowane, w związku z tym nie mamy pojęcia, jak były przygotowane polskie służby, polska administracja, zarządcy elektrowni atomowych do tego, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji.